Cześć, witajcie. Jest to mój pierwszy vlog, dlatego proszę od razu o wyrozumiałość. Pacjent na warsztacie dzisiaj to bujank czysty, jest to mój kładzik. Filmik ten robię na prośbę jednego z widzów. Prosił mnie o filmik taki instruktażowy, jak sobie poradzić z wymianą oleju w mostach i skrzyni, jakie oleje i tak dalej. Także przeprowadzę krok po kroku. Pokażę, jakie klucze, jakie narzędzia, gdzie co odkręcić, które korki i tak dalej. Pacjent to nic innego jak bujank czysta, czyli CF Moto czysta, Linhai czysta, Aleroa czysta, Linhai 260, z tym, że nie wszystkie 260, Linhai i 300 występowały w wersji 4x4 jak ten. Ale obsługa jest bardzo podobna w większości kładów, dlatego zawsze warto zajrzeć sobie w manual, w książkę, i tam też jest pokazane, co, gdzie, jak, krok po kroku wykonać podczas obsługi wymiany olejów. Zaczynamy. A więc tak, warto zaopatrzyć się w taką strzykawkę w aptece. Pojemność 100 ml kawałek wężyka igielitowego. Pomoże nam to wstrzyknąć olej do skrzyni i do mostu. Naprawdę nam to bardzo ułatwi pracę przy wymianie. A więc tak, od dołu mamy śrubkę na imbus 5 mm, przygotowujemy sobie taki kluczyk, podkładamy miseczkę, jakiś pojemnik, jakiś zlewak i zaczynamy wymianę. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od korka spustowego, tak ten co przed chwileczką pokazałem, od dołu imbus 5, odkręcamy go. Gęsty olej i odkręcamy sobie jednocześnie korek poziomu oleju, korek wlewowy, aby nam lepiej i łatwiej spłynął olej z mostu. Okay. No, olej wyglądał czyściutki, ale mimo to go wymienimy. Nie widać żadnego białego nalotu. Nie ma tego oleju tutaj dużo, będzie to ze 2, może 300. Olej bardzo gęsty, będzie chwilę ściekał. Dlatego zrobimy sobie przerwę i za chwilę widzimy się już przy nalewaniu. Dobra. Do mostów i do skrzyni wlejemy taki oto olej. Jest to olej 8290 GL4 do przykładni mechanicznej, także pełna dowolność jaka firma. I co? Zakręcamy korek, olej nam już spłynął i bierzemy się za nalewanie. Dobra, korek spustowy zakręcony. Odbezpieczamy sobie olej. Teraz tą strzykawką, którą wcześniej pokazywałem, nabieramy sobie oleju z bańki i wstrzykujemy olej do mostu. Przechodzimy do tylnego mostu. Tu mamy sytuację trochę ułatwioną. Obydwa korki spustowy i wlewowy rewizyjny mamy na klucz 17. Czyli odkręcamy spustowy. Ładne dojście także.
sobie spływa, odkręcamy olejowej. Ułatwi nam to spłynięcie oleju, który jest bardzo gęsty. A ten już jest taki mniej ładny. Z przodu jednak był olej będzie ładniejszy. Zalejmy zaraz świeżym, będzie wszystko. Odczekamy chwilę, aż wszystko dokładnie spłynie i będziemy nalewać znowu olej. W tylnym moście olej troszeczkę gorszy, ale wiadomo, no, na tylnym moście więcej pracuje. Przedni tylko dołączamy raz za ile. A więc tak, korek spustowy, należy sprawdzić podkładkę pod korkiem. No, ta jest dosyć sfatygowana, już to będzie dobrze widać. Mam akurat taką miedzianą 12 mm średnica, założę nową, będzie pewne, bezpiecznie, że nie będzie nam przeciekać, będzie dobrze uszczelniony. Dobra, zakręcamy korek spustowy, troszeczkę w prawo dojścia, poradzimy sobie. Dobra, zakręcamy korek. Oczywiście dokręcamy. No, no i bierzemy się za napełnienie mostu olejem świeżym. I znowu pomoże nam w tym nasza szczykawka. Gadżet za kilka złotych za apteki. Tutaj do tylnego mostu wejdzie troszeczkę więcej oleju. Też należy dokładnie sprawdzić, jaka ilość wchodzi do tylnego mostu. Ja dobrze pamiętam, to dokładnie 300. To akurat chyba się nie można sugerować poziomem korka. Jest dosyć wysoko. Ale tutaj mówię, należy sprawdzić wcześniej w instrukcji. Dobra, przechodzimy do skrzyni. Korek wlewu oleju mamy pod rurą wydechową z prawej strony, obok stopnicy. Z tym, że z korkiem spustowym mamy troszeczkę większy problem, bo musimy zdemontować osłonę pod silnikiem. Tak samo jak w przypadku wymiany oleju w silniku. Dobra, to ja sobie zdemontuję osłonę. Tam są śrubki szóstki na klucz 10. Dobra, korek spustowy oleju mamy tutaj. O, właśnie troszeczkę za mocno zoom zrobiony. Odkręcimy sobie. O, mocno dokręcamy. Na korku silika. Dobra, przechodzimy, odkręcimy sobie korek wlewowy, żeby nam szybciej i łatwiej olej spłynął ze skrzyni. Dobra, wkładamy rekord nad kola z kluczem, klucz 17, odkręcamy korek. Dostęp. Oczywiście najlepiej na zimnym silniku, bo będzie nam ciężko włożyć tam rękę, żeby odkręcić ten koreczek. Dobra, widzimy się za chwilę, jak spłynie cały olej ze skrzyni. Dobra, kochani, korek spustowy oleju od skrzyni oryginalnie był zamontowany na silikonie. Nie mam takiej podkładki, żeby to podłożyć pod tą powierzchnię. Zrobię tak samo. Posmarujemy tą
powierzchnię, która przylega do skrzyni, tak samo silikonem ładnie to nam uszczelni. Nie będziemy mieć wyno wycieków. Także widzimy się za chwilę. Zakręcam korek i widzimy się przy nalewaniu oleju. Dobra, olej mam wlany. Niestety musiałem zrobić to poza kamerą, bo nie dałem rady strzykawką operować i trzymać kamery. Ale mamy olej. Widzimy tutaj w okienku, jest tam oleju. Jest w korku bagnecik. Wkładamy. Ma być, kurczę, cały czas stan zawsze. Ma być przynajmniej w połowie, jak nie pełny. Także zakręcamy korek wlewowy i mamy wymianę zakończoną w skrzyni. Przy okazji jeszcze sobie wymieniłem olej w silniku, ale to już poza kamerą. Link będzie do wymiany oleju w silniku na końcu filmu, także chyba tyle. No, wszystko pokrótce omówione. Aha, w oleju do skrzyni wchodzi lekko ponad litr, ale to będzie widać tutaj na tym właśnie wskaźniku poziomu. Będziecie widzieć. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego. Hej.